Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku z GTA 5. Tu mam jakąś misję, to będą chyba wyścigi. No ale dobra, już zróbmy ją. A nie, to będzie skakanko kolejne. Now what the fuck are we doing here? Nothing. Okay, a little something that's gonna help me get some tail from those Midwestern ladies that I get to meet online. Let's pretend for a second that you're not so much of a pussy and vamos, as my cleaning lady would say. Just to be clear, I'm not racist. I meant that ironically. I have a black friend, and I didn't even really notice that you were black, or whatever your people call it. Get the fuck out of here! All right, let's go. Yeah, boy. Let's roll. Let's roll where? Catch you on the flip side, buddy. Yo, you see that? Half the Sam. Airport's on the Dominator's payroll today. Better bond fast with that beauty, cause you two are going tandem. I didn't bring my idiot translator. What the fuck are you talking about? You're driving that hunk of metal and gasoline. Musimy wjechać chyba do tego samolotu. I'm doing fucking what? Jej! Trochę przypomina mi też taką jedną misję z GTA San Andreas. Są też wiele osób miało problem. Głównie przez ustawienia graficzne, z tego co pamiętam. Też trzeba było motorem wtedy trzeba było wjechać do środka samolotu. Oh yeah. Yeah, badu, badu. Oh shit. Oh shit. What the fuck? Jak mnie trzepie. Shit was way too intense. Oh my god. That's female, dude. Boobies. Yeah, I can see you being a real hit with the ladies, homie. Dobra, może nawet wyląduję w kółku. You should see me online, like flies on a turd, bro. Man, you said it, not me. Albo nie. No dobra, nie trafiłem, ale wylądowałem chociaż. To raczej nie koniec, czy koniec? You feel that? Lightning bolt. Zap! You're alive. You know how it feels. Man, I know how it feels to ride an ATV out of a damn airplane. Man, how much that shit cost you per second? It's relative, bro. How long did it take me to earn the bills? Listen, you go out walking amongst the drones. I'll be on top of the Maze Bank building with the higher beings. Dominator out. Aha, i to by było na tyle. Szybka misja. Aha, pewnie trzeba było 8 razy zrobić tych obrotów. No dobra, tutaj chyba już nic nie mamy. Zobaczymy, co robią nasi towarzysze. To już pokazuje, że coś jest dla Franklina. Nie wiem co. Może szukanie tych części z UFO. I'm famous. I've been on the news. A w sumie jesteśmy tak blisko tego znaku zapytania, że byłoby głupio nie zobaczyć, czego on dotyczy. Zabierzmy może nasze auto. Moglibyśmy wziąć to lepsze. No dobra. Tutaj coś. Możemy. Czego chcesz? Hey. Anything? Nice house, isn't it? You like it? Nie wiem co to. You wanna buy it? I'm downsizing. No, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. But you like beautiful things though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful
woman. You want a bouncy bounty? Josh. Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? That was easy. She's worth it, man. I love you. No tak. Mamy taką misję poboczną. I love you. Lenny Avery. Tutaj mielibyśmy zastrzeliwywać znaczki. For sale. Nie będę może tego robić. Co prawda jest na to sposób. Mianowicie wejdziemy sobie w internet i to była chyba strona Dynasty. Nie? Dobra. O, widzicie? Dobra, on nam daje stronkę. Nie możesz dzwonić. Dobra, i teraz jak wejść tą stronę? Goddammit! O! Wyszukaj posiadłości. I to są wszystkie te domy, które musielibyśmy zestrzeliwywać. Na wskazówki dojazdu. I tym samym przełączyło nas na GPS-ie automatycznie, co jest plusem. Dzięki temu ta misja jest o wiele, wiele prostsza. Myślę, że ewentualnie zrobię to sobie poza nagraniem. Po prostu chcę wam pokazać, jak to mniej więcej działa i jak to zrobić. Nie jest to trudne. Właśnie, i musimy te niebieskie znaki niszczyć. Ale to mówię, to może zrobię sobie poza nagraniem. Jedziemy do Michaela. Mamy blisko w sumie... Aha, nie wiem po co mi był ten GPS, tak na dobrą sprawę. Oh, come on. Chyba jestem ciekaw, czy to nie jest ta misja, o której myślę, ale chyba nie. What do you want? I'm your friend. I don't want anything, man. Come on, your company's good enough, huh? Same as always. Yeah, thanks. I really appreciate that. So, family ain't back yet, huh? Nope. Oh, she's a goddamn fool, man. Despite all the chaos of these last few weeks, I think I finally figured it out. I know, mm-hmm. Sounds ridiculous. No, actually, it does not sound ridiculous, you know? Because you're a killer. You know, you are a man of action. You do not sit on couches, you take scores. You're back, man. We are back, all right? All we gotta go do is bust out Brad and then we're golden, man. Franklin, he makes us multicultural. Lester makes it cyber. We're like modern America. We just get ourselves a gay friend. Bam! No, it's not it. I got money. It just makes you miserable. I want to make movies. Great. It's great. And so where exactly does this leave me in the second act of your life? We're gonna do this last big job, and then we're gonna dissolve the partnership. This is not a game to me, all right? This is a fucking way of life. I got a fucking family. Yeah, well, I got nothing. No one gives a fuck about me. I do. Oh, fuck you. I saw your grave. I mourned you. And then it turns out that everything I fucking thought about you
was wrong. Everything. You're not dead, and you're not a man. Well, what the fuck are you? I'm your fucking nightmare! Yeah, enough with your goddamn threats! Let me just ask you something, all right? Something I've been thinking about. Up in North Yankton, exactly who was buried in your place? I never gave it any thought. You know what I'm thinking? I had no clue. You treacherous piece of shit! Oopsies! You're fucking dead! Trevor! Hey! T! O Jezu, tak daleko? Czy was posrało? Włączyć mi tą muzykę, bo mnie denerwuje. Czy musieliście chyba udać do North Yankton? I tam wszystkiego się nasz bohater dowie. Yankton to find out what I can tell you over a couple beers back in my house. Come on, we'll order pizza. Fuck you! Fuck your pizza! Fuck everything it stands for! This is insanity! Oh, no. No, it's clear and reason thought. Finally! Come on! Come back, we'll talk! I'm not gonna listen to another one of your lies! Hey, I'll lay it all out for you, everything! Chodnikiem lepiej jest jechać. Mniejszy ruch. Mówiłem. It'll be an anticlimax. The grave. Come on. Just a bag of sand, something like that. Just smoke and mirrors. Alive! How do you do it, man? The game is up. I'm trying to save you a trip. You've done me enough favors, buddy. All right, save your fucking breath. Trevor, come on. Fuck you, Michael. Soon enough, I will. No, oczywiście nie ma tak jak mieć daleką podróż i jeszcze zniknie ci GPS. Ups. No bo pisałem, że miałem jechać jakoś tędy. Tylko jeszcze chciałbym wyjechać na drogę. No bo przestańcie mnie gonić. Wow. Dobra, już skończcie. O. Nie wiem, czasami tak działa, że wystarczy się zatrzymać i wtedy przestają gonić. It's great to there a plane I can use. Get me across country. Sure. Sure. We got one fueled up for a trip south of the border. I'm taking it. Is everything okay, man? Everything is not okay. Nothing has ever been okay, but I gotta see it for myself. I'm gonna see an old friend, all right? You're where I think you are, buddy. I don't know why I didn't see it. I guess I didn't want to. Fuck! Maybe I knew all along. I'm gonna find out for sure, and I'm gonna do something about it. There's always something wrong with that job. What went down after, I guess. I guess I wanted to believe fucking flea circus! Idiot! 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 I'm sorry, Trevor. To też będzie fajna, fajne nawiązanie do GTA San Andreas, gdzie także była misja, której trzeba było wejść jakby za mapę i dostać się do... Tam było, do Liberty City. Miejsce, które znaliśmy z GTA 3. To zawsze pozostawiało taki fajny smaczek. To chyba była misja główna, więc w sumie każdy musiał ją zrobić. Ale tu też będzie podobnie. My też musimy się, że tak powiem, dostać do miejsca, którego normalnie nie odwiedzimy na mapie. Dobra. Wsiadamy. No Boże, takim shitem mam lecieć? Właśnie. Leć do North Yankton. Myślę, żeby drzwi zamknął dokładnie. Dobra. No to lecimy na Szczecin. Gdzie to jest w ogóle?
którą stronę? W sumie znajdziemy się w miejscu, które znacie, bo było ono podczas pierwszej misji już ukazane. Znaczy pierwszy, w sumie ten prolog, który odgrywaliśmy na początku sprzed 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, czy 7? Chyba 10. Także miejsce jest znane. No musimy się udać w to miejsce, gdzie jest cmentarz, tak? Musimy odkryć, kto leży w miejscu, w którym miał leżeć Michael. Więc jeszcze pada. Jezu, jakie turbulencje. No dobra. Wow, tylko się nie rozbij. Wow, tylko się nie rozbij. Oj, przestań mi o tych Chińczykach gadać tam. A, no tak. O! Boże, nie widziałem w ogóle, gdzie kończy mapa. Jaka pogoda. Cudowna. Tak, odnośnie tych Chinoli, to oni się tutaj pojawią. Niestety. No dobra, mam nadzieję, że nie muszę w nic wlecieć. Okej. Okay. Ludendorff. No, tu jest zima. Wasting your time. Is that why you flew out here? Huh? Tell me I'm wasting my time? Go ahead, dig it up. I don't give a shit. Yeah, that's what you look like. The guy who doesn't give a shit. That's ridiculous. How long are you gonna keep lying for, Mikey, huh? When's it gonna stop? It happens in the dark. It comes out in the light. I'll give it a rest, Trevor. There's nothing there. This is it. Moment of truth. As if I didn't know. Do what we gotta do to survive. This thing, it didn't work out the way it was supposed to. Oh, and how was that, huh? With Brad in the cannon, me in the ground, or both of us in the coffin? Brad got shot. You saw it. He didn't make it. I got shot, I did. That's it. I think the only thing that didn't go as planned was me showing up on your doorstep 10 years later, Mikey. I mourned you, and I missed you. But I got a fucking family, Trevor. We were all gonna die. He did die. You reptilian motherfucker! Uh-oh. I didn't want it to come to this. Yes, you did! You just don't have the fucking balls to do it! But I do! I got more to lose than you. Never a truer word has been spoken, brother. Now pull the fucking trigger! You ain't got the guts. Take the fucking shot! Who is that? Fuck! Fuck! Stop, Ray. Joe Phillips! Mr. Joe has requested a word! Hey, ho ho, I'm not the guy you're looking for! Hey, tell it to me, tell it to me! Ching chang chang! Boyfriend.
Nie mówiliście, że macie romans. Gdzie jest ten? Dobra, czy oni będą się zaznaczali sami, czy nie? Wydaje mi się, że nie. A nie, jednak się zaznaczają. Może nie mam innej broni? A, nie mam. No, ginżesz! I ty też. I ty też. I ty... również. O! Headshot! Zgiń. No, że jakie odzywki tu nie mieli, jesteście... Boże, jak was tu dużo. Tak, teraz mają was za... parę. Ach, tu! Dobra, leżysz. I... chodź tu. W rączkę? Leż. Czemu on wstał? Nie! Oh shit. Dobra, mamy jakąś lepszą broń. Też weź to od niego i się tu schowaj. Trevor, you dick. Leż. Ty też. Dobra, zbierzmy co możemy. Boże, jak to się ciężko biega. Leżysz, leżysz. Dobra, zejdźmy sobie na dół, może będzie mi łatwiej. A, chowaj się. No dobra. Musimy tam przejść. Niestety... aha, do samochodu. Oh shit. Chyba nie odpala nam ten samochód. No właśnie. Czy ja mam jeszcze wylądować? Czemu? Mam nadzieję, że to już jest koniec latania w tej grze. O. No także Michael został pojmany przez Chińczyków. Ale nie martwcie się. Trevor Phillips Industries. Mr. Phillips. This is Wei Chang. You know my eldest son Tao. Yeah. The ex-nut. Backed out of a contract we agreed on. How is he? Still learning the ropes, thank you. My friends miss you in North Yankton. I was hoping we could talk. Was that your people? Ah, of course. Sorry I had to cut out. Your operation causes problems for me. I want to expand into Blaine County, but your business and your temperament prevent me from making inroads. Oh, well, too bad. I don't know what you can do about that. I've already done something. We have your lover. Whoa, 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 whoa. My lover? Michael DeSanta. You live in your trailer together with the maid. And then you were alone in that big house. Well, you're clearly very close. You know, how much will you give up for his safety? My lover. Yeah, right. Nie wiem, kto ma większego pecha. And
put him in danger, but you gotta do what you gotta do. My business ain't going anywhere. I'm serious about this. He will die. Tell him I love him dearly. Zbytnio się nie przejął tym, że może już Michaela nie spotkać. Oni niestety myśleli, że tym samym uda im się sprowadzić Trevora do nich. A tutaj niestety nie poszło po ich jego myśli. Dobra, musimy jakoś wylądować. Mam nadzieję, że się to uda. Ojej. Nie podoba mi się to, matko. Dobra. Uff, jesteśmy na lądzie, to najważniejsze. Gdzie jest ten znacznik? Tu, stój. Jest, dobra, koniec. Fuch. Właśnie odkryliśmy prawdę na temat Brada. 18 minut misja, masakra. Dobra, wyskakuj z tego shitu. Dobrze, to by było na tyle w tym odcinku, tak myślę. I w kolejnym chyba będziemy musieli się zająć odzyskiwaniem Michaela, ale tego na pewno nie będzie robił Trevor. Także to by było na tyle w tym odcinku i do usłyszenia w kolejnych z GTA 5. Cześć!